Program Langusta, Langusta 2 zakłada pozyskanie wieloprowadnicowych wyrzutni rakiet kalibru 122 mm wraz z pojazdami wsparcia i amunicją o zwiększonym zasięgu. WR-40 Langusta to samobieżna wieloprowadnicowa wyrzutnia rakietowa skonstruowana w Polsce jako gruntowa modernizacja wyrzutni radzieckiej BM-21 Grad. Langusta jest produkowana w Centrum Produkcji Wojskowej Huta Stalowa Wola w Stalowej Woli. Oprócz standardowych pocisków M21OF ma być wyposażona w pociski rakietowe Phoenix Z. Według stanu na styczeń 2018 roku Siły Zbrojne Rzeczpospolitej dysponują 75 egzemplarzami wyrzutni. W odpowiedzi na interpelację poselską wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej Wojciech Skurkiewicz potwierdził, że kierowanie ogniem wyrzutni WR-40 Langusta nadal odbywa się w sposób analogowy. Wyrzutnie pozyskiwane były w drodze modernizacji wyrzutni BM-21. Modernizacja nie obejmowała elementów dowodzenia i kierowania ogniem, zatem obecnie na wyposażeniu dywizjonu znajduje się jeszcze środki analogowe, stwierdził. Planowane jest wprowadzenie zunifikowanego systemu kierowania ogniem dla różnych poddziałów wojsk rakietowych i artylerii. W ramach tego w założeniu ma on trafić również do systemu Langusta. Wiceminister dodał, że obecnie w Siłach Zbrojnych Rzeczpospolitej znajduje się 75 egzemplarzy 122 mm wyrzutni rakietowej WR-40 Langusta. Wyrzutnie te znajdują się w składzie trzech dywizjonów artylerii rakietowej wchodzących w strukturę pułków artylerii. Ponadto trzy egzemplarze wyrzutni wykorzystywane są do szkolenia specjalistów w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu. Wiceminister wyliczył również szereg zadań, które będą realizowane w ramach modernizacji systemu rakietowych Langusta. Wśród nich należy wspomnieć przede wszystkim modernizację wyrzutni do standardu Langusta lub Langusta 2 z zamiarem wprowadzenia ich na uzbrojenie powstającej 18. Dywizji Zmechanizowanej, jak również pozyskanie pocisków rakietowych Phoenix, a być może również innych pocisków, np. kasetowych. Wyliczone w odpowiedzi na interpelację działania przewidziane przez Ministerstwo Obrony Narodowej w związku z wyrzutni Langusta to pozyskanie elementów z automatyzowanego systemu dowodzenia kierowania ogniem dywizjonowego modułu ogniowego po zakończeniu projektu w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Nie planuje się pozyskanie dla WR-40 żadnych rozwiązań pomostowych, gdyż nie jest to uzasadnione ekonomicznie. W przypadku niepowodzenia projektu przewiduje się zakup wozów dowodzenia opartych na KTO-ROSOM-ach poprzez adaptację rozwiązań przyjętych w module ogniowym 120 mm moździerzy automatycznych M120 RAG, 155 mm samobieżnych armatohaubic Krab i dowódczych pojazdów ROSOM-ach wozów dowodzenia pozyskiwanych dla Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód.